Pewnego dnia G-Play znajduje szokujące odkrycie. Skibidi Toilet i kameramen zostali pokonani. Nasz bohater postanawia rozwikłać tajemnicę i odkryć sprawcę. Yo, siemano! Z tej strony G-Play i aktualnie, jak widzicie, jestem policjantem. Otóż słuchajcie, burmistrz zapytał się mnie, czy nie chcę po prostu dzisiejszej nocy spędzić na służbie, na komendzie, ponieważ ostatnio w naszym mieście, jak wiecie, jest bardzo niebezpiecznie. Jest kameramen, jest Skibidi Toilet i kilka innych strasznych postaci, ale dziś jest naprawdę spokojnie. Nawet pograłem sobie, słuchajcie, tutaj na konsoli, pograłem sobie w Minecrafta na laptopie, na tablecie i już mi się nudzi. Zaraz jest koniec, słuchajcie, już się zaraz dzień robi, a ja całą noc tutaj siedzę i mam nadzieję, że sobie odeśpię w domku, także zostawcie kciuka w górę. Ej, telefon dzwoni, telefon, coś się dzieje? Ej, dobra, odbieramy. Tak, słucham, G-Play przy telefonie. G-Play, słuchaj, tutaj ja, to kameramen. Co? Potrzebuję po prostu twojej pomocy, naprawdę, jak najszybciej. Jestem przy bibliotece, szybko, kameramen? Ratunku! Dobra, dobra, już jadę. Ej, pierwsze normalnie zdarzenie dzisiejszej nocy, w ogóle nic się nie działo, a tu nagle kameramen dzwoni. Ej, ja bardziej bym się spodziewał, że on coś normalnie przeskrobał, niż żeby potrzebował pomocy, dziwne. Ale słuchajcie, już lecimy do naszego radiowozu policyjnego, odpalamy normalnie syreny i jedziemy. Dobra, także drzwi trzeba tutaj zamknąć, odpalamy, słuchajcie, syreny i jedziemy szybko pod bibliotekę. Dobrze, że akurat mamy blisko, także okej, szybko tutaj przesmyk i jesteśmy, słuchajcie, praktycznie pod biblioteką. Dobra, gdzie on jest? Gdzie ten kameramen? Halo? Kameramen? Oj, źle, krzywo zaparkowałem. O nie, silnik, wydech tam, słuchajcie, wyleciał. Mamy problem. Ej, ale tu są jakieś ślady. Jakieś ślady. Ej, widzę tam kameramena. I dobra, później się zajmiemy tym samochodem. Mam nadzieję, że komendant nie będzie na mnie zły. Ej, co tu się dzieje? Czy to jest jakaś ubikacja? I kameramen? Ej, zaczynam się martwić. Przyjechałem tu sam, nie wziąłem żadnego wsparcia. Także słuchajcie, po cichutku musimy się tu zakraść. Ej, w ogóle, czemu kameramen nie ma głowy, czyli kamery na swojej głowie? I czemu Skibidi Toilet nie ma głowy, a jego głowa leży tam obok? Ej, co tu się wydarzyło? On jeszcze niedawno przecież niby dzwonił do mnie o pomoc. Ej, patrzcie, tutaj leży jego kamera. Ej, przepraszam, budźcie się! Halo, kamero! Ej, wszystko w porządku? Skibidi Toilet! Halo, budźcie się! Ej, coś tutaj się chyba stało niedobrego, widzowie. Jakoś tu jest normalnie przerażająco, dziwnie tutaj jest. I tak naprawdę, słuchajcie, zaczynam się martwić. Nie wiem, czy po pomoc nie zadzwonić, ani nie... A psiu! Ej, a ty co tu robisz? Ej, kim ty jesteś? Ej, ja nie mogę, wracaj tutaj, jesteś aresztowany, stój, jesteś podejrzany normalnie. Halo? Gdzie mam tu, gdzie mam tu? Zaraz ci dam, cwaniaku jeden, co tutaj się chowasz? Jedno serduszko. Co ty, zdjęcie jakieś tu robisz? Bo wie pan co, ja jestem po prostu reporterem tutaj z pobliskiej po prostu gazety i dlatego przyszedłem tutaj zobaczyć, co się tutaj dzieje. A co tu się stało, słuchaj, ty jesteś za to odpowiedzialny teraz. Absolutnie, jesteś główny podejrzany w sprawie w tym momencie. Nie, po prostu moja koleżanka pracuje w bibliotece, powiedziała, że doszło tutaj do czegoś dziwnego, no to stwierdziłem, że szybko przybiegnę, wie pan co, dobry materiał do gazety. Słuchaj, będzie, prawda? Słuchaj, lecisz teraz na komendę i się spowiada z tego, co tutaj widziałeś, natychmiast, pod skokach. Ale proszę pana, ja nic nie zrobiłem, na może komendę. Moja żona potwierdzić, byłem w domu z pełem, wie fajnie, pan co, zrobimy fajnie, inaczej. Fajnie. Proszę pana, proszę do widzenia. Panie policjancie, proszę powiedzieć, no co pan robi? Zeznania złożysz niszczy? Na komendzie, no słuchaj, idź mi stąd, bo ja tu prowadzę śledztwo teraz poważne. Dobrze, okay. Tylko jeszcze zdjęcie zrobię. Cyk. Ej, ja tutaj muszę, słuchajcie, to uwiecznić, okej? Okay. Także robimy tu na początku zdjęcie Skibidi Toilet, następnie robimy zdjęcie normalnie kameramena, tu przybliżymy, słuchajcie, także uwaga, uśmiech, cyk, jak się kamera mogłaby uśmiechnąć. Zobaczymy, jak te zdjęcia w ogóle się udały. Także, słuchajcie, mamy tutaj dowody w sprawie i musimy się tutaj rozejrzeć i znaleźć ewentualne poszlaki. Bo jak widać, mamy tu na przykład jakąś mapę, ona, słuchajcie, jest podejrzana, tu jakieś porozy normalnie... Już jestem, policja mnie przysłała, o, G-Play. Co ty tu robisz? Siema, Lumi, no ja też jestem na służbie. Burmistrz mnie normalnie poprosił o pomoc. Zobacz, co tu się stało. Jest tu, słuchaj, normalnie kameramen, tylko nie ma głowy tam, gdzie powinien, czyli kamery. Normalnie ta kamera jego leży tutaj, jakby ktoś mu głowę wyrwał, wiesz co. I tak samo z Skibidi Toilet, zobacz, tutaj w ogóle. On by powinien być tu, jego głowa w ubikacji. A no, słuchaj, widzę, jest to obok, dziwne, widzę. Nie? Nie wiem, kto no, za bardzo. Tym stoi. Bardzo dziwne, wiesz co, trzeba się tutaj tak dokładnie rozejrzeć. Tu nawet co jakiś tutaj jeszcze szkielet mamy? Tutaj jest normalnie, wiesz, o, dziwne. O, jejku, jejku, ej, w ogóle, jakaś lafa. A co ty też normalnie na nocnej służbie? Nie widziałem cię na komendzie, dziwne. No słuchaj, ja w ogóle jestem drugi dzień dzisiaj w pracy. No nie widziałeś mnie, bo
musiałam tam w podziemiach po prostu siedzieć i sprzątać na tej policji. No dobra, to uśmiech, to uwaga, robię ci zdjęcie, Lumi. Okej. Ej, czekaj, a patrz, tutaj w ogóle są jakieś ślady. Ej, no. Tutaj jest jakiś ślad, czekaj, może nas gdzieś doprowadzą. Okej. Ej, coś znalazłem, Lumi. Ej, tu jest jakaś pizza capricciosa. Ej, może otworzymy ją. Dobra. Czekaj, ty normalnie pizza zwykła jest. Ja słuchaj, nawet zgłodniałem, wiesz co? Co jest najlepsze, Gplay? Że no? Tu obok przecież jest pizzeria. A ta pizza nie wyglądała, jakby była jakaś w sumie stara. Dobra, mamy poszlakę, Lumi, wiesz co? Ty tutaj badaj następne rzeczy, wiesz co? Pilnuj tutaj, żeby nikt, bo tu reporter chciał robić zdjęcia. A ja mam tu sama z nimi zostać? Tak, sama tutaj zostań. Oj. Szukaj poszlak, a ja lecę szybciutko, słuchaj, dobrze, do pizzerii. Dobrze. I dowiem się, czy ktokolwiek tam był właśnie dzisiejszej nocy, Skibidi Toilet, bądź słuchajcie, kameramen, także zawracamy naszą tutaj policyjny radiowóz i słuchajcie, szybciutko udajemy się do pizzerii, gdzie zamierzam zbadać właśnie, co się tam działo, ponieważ capricciosa najprawdopodobniej pochodzi z tej tutaj pizzerii, która dosyć blisko jest, dlatego możliwe, że ktoś z tych tutaj podejrzanych albo z ofiar po prostu zamawiał tutaj pizzę, także idziemy, jest tam jakiś kucharz. Dzień dobry, witam! Dzień dobry. Tu policjant Gplay. Wieczór. Otóż mam taką sprawę, tak? Czy dzisiejszej nocy ktoś dziwny zamawiał u pana pizzę? No wiem, ogólnie pan, całą noc ktoś zamawia pizzę, a na przykład jaką ktoś pizzę mógłby zamawiać? Nie wiem, ponieważ mamy dwie ofiary, Skibidi Toilet oraz Cameraman i szukamy po prostu osób podejrzanych, którzy mogli mieć być cokolwiek wspólnego w tej sprawie, a może to pan zrobił im jak capricciosę zamawiali? Tak, dokładnie, kameramen dzisiaj przyszedł, zamówił ją, w ogóle przyszedł bardzo w takim pośpiechu, wystraszony, ledwo co ją tutaj na stół położyłem, szybko ją zabrał, wybiegł, ale wie pan co, było coś takiego dziwnego, tylko w którym miejscu ja ogólnie to położyłem, zapraszam za mną, on wychodził, wypadło mu takie coś, no tak strasznie śmierdzi, że ja musiałem tutaj to postawić, no bo wszystkich klientów by mi to wystraszyło. Chwila, czyli to wypadło kameramenowi, to jest dokładnie. Normalnie ja takie coś widziałem, to jest puchar normalnie z bardzo śmierdzącą rzeczą i to no, normalnie Skibidi Toilet to miał w swojej bazie takie rzeczy. Dobra, także mam w sumie poszlakę, robię to zdjęcie, nie będę tego dotykał. Proszę bardzo, jak chce pan to może to zabrać, bo to ja strasznie tego nie będę śmierdzi. Tykał, także ja tutaj w sumie wiecie co, tu mam od tego reportera kamerę, zostawię, czy ktoś po to będzie chciał przyjść i po prostu zabrać te ślady i następnie udam się w ogóle do bazy Skibidi Toilet. Okej, także nie wiem, słuchajcie, czy jechać właśnie tu swoim radiowozem, ponieważ jak widzicie, mamy problem, ponieważ wjechałem w lampę, ale czy uda mi się ominąć tutaj te lampy? Zobaczymy, to nie jest takie łatwe, słuchajcie, jazda tym o, Lumi, miałaś pilnować normalnie ich tam, czemu to nie pilnujesz? Ale przecież inni policjanci też i stwierdziłam, że wolę z tobą robić śledztwo. I dobra. Co, byłeś tutaj w tej pizzerii? Idziemy, słuchaj, mam tutaj poszlakę. Otóż, słuchaj, najprawdopodobniej dzisiaj zamawiał pizzę, chodź tutaj, idziemy dalej. No. Zamawiał pizzę kameramen, tą capricciosę. Ojejku, zobacz, co tam się stało? Tam normalnie jest jakiś pożar, wypadł mu puchar, który tak naprawdę widziałem kiedyś wcześniej w bazie Skibidi Toilet, dlatego też tutaj chcę pójść, ponieważ te dwie sprawy są powiązane, słuchaj. Skąd normalnie kameramen mógł mieć puchar Skibidi Toilet? Przypadek? Nie sądzę, myślę, że był w jego bazie, albo słuchaj, jakoś się dogadali, aczkolwiek oni się nie lubią normalnie z natury przecież. Śmierdzi tutaj, cuchnie, ale czego się nie robi dla dobra śledztwa, wbijamy. Jaki pożar tutaj jest? Ktoś to musiał podpalić, słuchaj, ktoś się może chciał pozbyć tutaj jakieś, wiesz co, śladów i tak dalej, wszystko puścić z dymem, a my tu znajdziemy może jakieś poszlaki, szybko gaśmy to, jak prawdziwe strażacy. Ej, tu jest jakiś laptop, Lumi, sprawdź, do kogo należy ten laptop, a jedę zobaczyć tutaj tak naprawdę, co się dzieje. Ej, znam ten laptop, znam go! Słuchaj, to jest laptop hakera. Poważnie? Kiedyś jak byłam u niego, żeby być hakerką, no to jest właśnie jego laptop. A skąd tutaj normalnie się pojawił hakera w ogóle laptop? Ty może normalnie haker w to jest wciągnięty, bo tak naprawdę, słuchaj, kameramen to też jest taki, można powiedzieć, robot. Głowę ma kamery, a może to, słuchaj, normalnie haker w tym makczał palce. Zabieram jego laptop, okej. Okay. Jak widać, tutaj też są te puchary. A dobra. Proszę, już ci oddaję. Dobra, weźmiemy też ten puchar ogólnie, śmierdzący, cuchnący.
ale dla dobra śledztwa. I co, jest tutaj coś jeszcze podejrzanego? Jakieś ślady, które mogłyby wskazywać, że to haker? Na razie nic nie widzę. Dobra, Lumi, to ty się tutaj rozejrzyj, a ja muszę sobie szybciutko porozmawiać z hakerem. Okay. Także idziemy go poszukać czym prędzej, widzowie, i normalnie śledztwo powoli robi się jasne. Tak naprawdę siedziałem całą noc, nic się nie działo, a tu nagle jeden telefon i normalnie wszystko się kompletnie zmienia. Nagle, słuchajcie, jest tyle roboty i musimy doprowadzić to śledztwo do końca, także odpalamy nasz radiowóz, jedziemy do właśnie centrum miasta i ciekawe, czy tutaj ta kamera coś nagrała, mam nadzieję, i po prostu będziemy się starali, słuchajcie, namierzyć hakera i dowiedzieć się, czy on coś tutaj kombinuje. Także dobra, jedziemy tutaj, na razie nie włączam sygnału. Ej, patrzcie, haker coś tam kombinuje przy domu Nubka. Dobra, tutaj parkujemy auto, hamuj. O nie, żeby mi się nie rozwaliło to auto, ono ma słabe hamulce. Co on tu robi? Ej, stój, haker! Jesteś podejrzany normalnie! Jesteś podejrzany, stój! Co to robi za kolce? Jestem podejrzany! Wracaj, cwaniaku! Myślisz, że co, że cię nie złapie? Dobra, szybko robimy mu zdjęcie. Jak zwiewa policji, będziesz jeszcze gorzej traktowany za tą ucieczkę. O, jak się źle czuję! No i wpadłeś, słuchaj, w pułapkę. Gadaj! Co, słuchaj, robiłeś w bazie Skibidi Toilet? Przypadkowo zostawiłeś tam laptop? Jesteś osądzony o to, że zrobiłeś nieprzyjemne rzeczy, słuchaj, i kameramenowi, i Skibidi Toilet. Tłumacz się z tego. Co ty, hakerze jeden, co ty normalnie? Nie można normalnie hakować w naszym mieście. Co ty na cheatach grasz? No ja nic nie hakuję. No słuchaj, no ogólnie zostawiłem tam tego laptopa, bo Skibidi ogólnie ode mnie potrzebował w ogóle laserów, ale przecież lasery nie są w ogóle... Ty lepiej odejść kawałek ode mnie. Ty słuchaj, przestań trollować policję, bo zaraz cię zgarniam. Nie normalnie są legalne w naszym mieście i bałem się, że mnie po prostu policja złapie, ale ja nic złego nie zrobiłem, tylko chciałem po prostu im pomóc. Tak, pomóc? No to w takim razie, ale co wiesz? Kto mógł za tym stać? Coś ci powiem. Co? Oni mieli spinę z wiedźmą i może to jest jej sprawka, a nie od razu mnie tutaj osądzasz, że wszystko co złe to tylko ja. Tak? Ale mnie trolujesz, słuchaj, już za to normalnie możesz iść siedzieć, słuchaj. Dobra, za... to ja już mogę iść do domu siedzieć, ale nie na komisariat. Za trolowanie policjanta, ty wracaj do domu i masz usunąć te kolce sprzed domu Nubka. I mam nadzieję, że słuchaj, to szybko naprawisz. Dobra, dobra. Ej, w ogóle niby oni mieli spinę, słuchajcie, dowiedzieliśmy się, że mieli spinę z wiedźmą. Mamy kolejną poszlakę, także może, słuchajcie, udamy się do wiedźmy, pożyczymy sobie ten samochód, ponieważ ona tu mieszka niedaleko i w sumie mogłem zgarnąć hakera na policję, słuchajcie, na komendę, ale on tak naprawdę może się tu jeszcze w mieście kręcić i może się jeszcze czegoś dodatkowego dowiemy. Także tutaj jest, słuchajcie, domek wiedźmy. Ciekawe, czy w środku nocy ona śpi, czy nie śpi, czy coś tutaj knuje, czy coś kombinuje. Ej, patrzcie tam. Ej, straszna babuszka. Dziękuję, słuchaj, tak ci dziękuję, że pomogłaś mi ich po prostu pokonać. Co? Nie wiem, jak ci się odwdzięczę do końca życia, po prostu. Dobra, czekajcie, moja ulubiona robimy koleżanko. No, dziękuję ci bardzo. Że co? Tak, widzisz, że tutaj ktoś się kręci. O nie, to zaraz załatwimy ja tą osobę, ja która boję, tutaj jest. O nie, ja się jej cykam, słuchajcie. Halo, żeby straszna tutaj babuszka ktoś mnie nie jest, tylko moja koleżanka wiedźma mówi, że widzi. Ty wiedźma, tobie się chyba przewidziało, tak, tu przewidziało nikogo nie ma. Przewidziało się. No, dobra, jak to jeszcze raz zrobić? Ci dziękuję. Jak dziękuję ją zgarnąć ci w ogóle? Jak zgarnąć, słuchajcie, straszną babuszkę samemu? Ja się jej boję w ogóle. Nie wiem, co robić. Słuchajcie, nie wiem, dobra, biorę się na odwagę, słuchajcie. Mam w razie co jest zdjęcie, mam dowody. Idziemy, słuchajcie, ją zgarnąć. Straszna babuszko, jesteś aresztowana za pokonanie normalnie. O, wiedźma to przewidziałaś, kameramena i Skibidi Toilet, aresztuję cię, dlatego absolutnie poddaj się. Idziesz ze mną. Absolutnie, zapraszam na komendę. Idę. Idziemy za kratki, słuchaj. Nie wiem, skąd się pojawiłaś ponownie w naszym mieście. Słuchaj, ty policjancie, nigdzie nie idę. I to mówię ostatni raz. A jakoś idziesz? Ło, słuchajcie, ta babuszka jest przemocna, ogólnie pokonała mnie. Gdzie w ogóle jestem? Ej, publiczne WC? Może tutaj, słuchajcie, będzie Skibidi Toilet. Zobaczymy, czy wszystko jest w porządku. Tutaj na razie nie wyskakuję z ubikacji. Ciekawe, słuchajcie, w ogóle, czy oni tak naprawdę są w stanie się jeszcze uleczyć? Tu w sumie jest szpital obok, może tu się czegoś... Ej, Lumi tam jest. Lumi, co tu w ogóle się dzieje? Co tu robisz w szpitalu? Słuchaj, kamera
Parlament się obudził. Normalnie jest tam na pierwszym piętrze, możesz pójść z nim porozmawiać. Szybko, co? Idź tam. Poważnie? Tak. Kameramen poważnie się obudził? Poskładali tak go normalnie w szpitalu? Ej, idziemy tak w ogóle to sprawdzić, widzowie. Ej, dobra, czekaj, Lumi, co mówiła, że na którym piętrze? Nie wiem, czy tu sprawdzimy. Ej, czekajcie, tu też jest ubikacja. Skibili toilet tu też pewnie niedługo będzie gdzieś uleczone. Ej, tu nikogo nie ma. Idziemy piętro wyżej i zbadamy właśnie, słuchajcie, może kameramen pamięta, co się stało i mi po prostu wytłumaczy. Ej, patrzcie, jest tam, trochę się go boję. Ogólnie się cykam, ale dobra, musimy się teraz wziąć w garść i słuchajcie, porozmawiamy. Kameramen, siemanko, słuchaj, wszystko w porządku, cześć, dobrze, cześć, się czujesz już? No, już powiem ci, że coraz lepiej. Nie jest łatwo, ale chociaż jest lepiej. Dziękuję, słyszałem, że mnie tam odnalazłeś. Tak, to ty do mnie dzwoniłeś tutaj, żebym przyszedł do biblioteki i chciałem cię uratować, słuchaj, ale widzę, tak, że łatwo było poskładać tą twoją kamerę. No jakoś poskładali. No ogólnie babuszka, wiesz co, zwabiła nas pod pretekstem, co, rozmowy, no i nas po prostu pokonała. Czyli to straszna babuszka. Ogólnie mamy oficjalne info, słuchajcie, od kameramena, że to straszna babuszka za tym stoi, tak, tylko ona jest za mocna, ona mnie pokonała. Trzeba ją pokonać, słuchaj, tutaj w skrzyni mam lasery, ponieważ razem ze Skibidi poprosiliśmy hakera, żeby nam je dał. Aha, dobra, czyli wy współpracujecie ogólnie z hakerem, czy jak? Bo no w ogóle tam troszkę, w ogólnie, słuchaj, domek Skibidi Toilet został cały spalony i nie wiem, to najprawdopodobniej haker to zrobił, bo tam był na miejscu jego laptop, wiesz? O jacie, ale to co on by nam tak zrobił? No chyba nie. No nie wiem, dziwne to było. Dobra, odpoczywaj, kuruj się, a ja muszę teraz złapać jakąś straszną babuszkę. Może jakąś zbroję sobie zrób, no bo w sumie tak to widać z daleka, że policjant tak idzie. Tak, ja zrobię sobie jakiś może kamuflaż. Ej, a może z liści zbroja, widzowie? Myślicie, że to dobry pomysł? Zrobić kamuflaż z liści, zbrojkę liściową. Ej, w sumie czekajcie, mamy tutaj nożyce i mógłbym normalnie wziąć liście i będziemy, słuchajcie, mieli epicki kamuflaż, zbroję z liści zrobioną, ogołocimy to całe drzewo, jeszcze będziemy potrzebowali crafting, także słuchajcie, jedno drewienko i robimy, słuchajcie, kamuflaż, dzięki któremu będziemy chcieli, słuchajcie, skamuflować i dorwać straszną babuszkę, także kibicujcie, trzymajcie kciuki, a ja, słuchajcie, robię, także dobra, kapelutek mamy, pyk, buciki są, okej, teraz słuchajcie, spodnie i bluza jakaś tutaj elegancka wlatuje, także ubieramy to i słuchajcie, mamy teraz kamuflaż, normalnie z liści, także teraz będziemy mogli się kamuflować, weźmiemy sobie jeszcze tutaj crafting i będziemy po prostu się skradali, także dobra, musimy teraz namierzyć straszną babuszkę, ostatnio była w tamtych okolicach, gdzieś przy domku wiedźmy, dlatego tam może będziemy szli w tamtą stronę. Ej, widzę ją tam na moście. Widzę ją tam na moście. Ej, dobra, śledzimy ją. Zobaczymy, jakie ma dalsze plany i co knuje. W razie co mamy lasery, jak nas zauważy. Ej, widzieliście, jak się ktoś jej wystraszył? Jak ten osadnik zwiał? Patrzcie, jak się schował. Głową normalnie tutaj do tego domku. Ej, gdzie ona polazła? Ej, dobra, tam idzie na górę. Okej, dobra, mamy kamuflaż, słuchajcie, to nic nam nie jest straszne. Zakradniemy się, co ona tutaj knuje? Coś kombinuje? Ej, dobra, widzę ją. Co ona tu robi? Ej, dziwna sprawa. Coś tutaj kombinuje, patrzę z góry, będziemy ją podsłuchiwali, może podsłuchamy, co ona tutaj... O, to całe miasto będzie moje, ja to mam po prostu niezły pomysł, jak się niektórych tutaj pozbyć, haha. Tak, pomysły. Co to? Słuchajcie. Co to tutaj jest? Dostałaś! O, jakoś mi się nie straszna dobrze babuszka! Zostajesz teraz tak naprawdę przecież ciebie pokonałam! Pokonałaś, a teraz ja jestem policjantem i ci nie odpuszczę! Zostajesz tutaj zatruta! Muszę cię dorwać! Ta twoja broń wcale nie jest aż taka mocna! Nie jest? Jesteś pewna, tak? Tak! No ale mam jeszcze inne! No i masz, straszna babuszko, ty, jak łatwo z nią poszło! A ta broń to jest naprawdę kozacka, słuchajcie! Jakbym mógł, to słuchajcie, i bym wiedział, gdzie straszna babuszka. Ej, w ogóle ten mój kamuflaż dziwnie jakoś działa, jest szary, ale słuchajcie, też przynajmniej kamufluję, że nie jestem policjantem. Ej, dobra, nie wiem, co mam z tym zrobić teraz. Widzicie, widzowie, mam ten pocisk, musimy go gdzieś użyć. Nie wiem, wyślemy go w orbitę może, okej, bo to mi nie chce zniknąć. Dobra, poleciał, słuchajcie, pocisk w orbitę, a ja tak naprawdę muszę, słuchajcie, dowiedzieć się, gdzie jest... Ej, patrzcie, Skibidi Toilet!
Normalnie, skibili toilet, już wszystko w porządku, głowa poskładana. Ej, skibili toilet, stój! Ojejku! Co z twoją głową? Przecież ona w ogóle była wyrwana z twojej ubikacji, wszystko już w porządku. Słuchaj, poskładali mnie, jest mi już wszystko dobrze. To zaśpiewaj. I ogólnie w ramach podziękowań zaśpiewam ci piosenkę. No, o, no jest, jest, da-na-na-na-na-na. No, fajne, fajne, aha, dobra, czekaj. A ja tutaj umiem tańczyć do tego. O, uwaga, pik, 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 aha, aha, aha. Dobra, dzięki w ogóle, skibili toilet. Powiem ci, dobra, kamuflaż zdejmuję. Super, dziękuję, że ogólnie ci się słyszałem, że podoba. To straszna babuszka za tym wszystkim stała. Ogólnie pokonałem ją, ale może jeszcze wam narobić trochę szkód, że wiesz tak co, powiem. Bo w sumie jak jesteś teraz policjantem i tak pomagasz, to ja mam do ciebie prośbę. Ponieważ mam problem z hakerem. Podpalił mi on dom, a ja mu po prostu nic złego nie zrobiłem. Ogólnie mam, mogę ci dać taki stack tutaj w toalet w podziękowaniach. Nie wiem, możesz rozdać po prostu. A ty już nie kradniesz ludziom? To nie są jakieś kradzione ubikacje? Poza tym one są bardzo dobrze ulepszone, ponieważ moja armia je tutaj naprawiała. I czy byś po prostu mógł mi pomóc, bo nie chcę, żeby ten haker przejął kontrolę tutaj nade mną. Dobra, spoko, pójdę do hakera, bo tak naprawdę widziałem, co on zrobił z twoim domkiem. Źle cię potraktował i słuchaj... Dobra, to leć, porozmawiam z nim. Ogólnie hakera w sumie za to można by złapać, tak samo straszną babuszkę i po prostu wsadzić za kratki za to, co zrobił. Haker, słuchajcie, podpalił skibidi toilet cały domek, a oni tak naprawdę chcieli od niego tylko kupić właśnie te bronie i w ogóle, słuchajcie... Mamy teraz tyle ubikacji, że dam je burmistrzowi, będzie tyle publicznych talerzy, że już nigdy nie będzie problemu z ubikacją. Ej, a tu wiedźma? Wiedźma też, słuchajcie, kombinowała przecież z tym, ze straszną babuszką. Ona też jest podejrzana. Trzeba będzie ją zgarnąć, ale... Ej, tu jest normalnie armia skibili toilet? Ej, haker normalnie teraz przesadził. On tak naprawdę już wie, o co tutaj mu chodziło. Chciał sobie zebrać całą armię skibili toilet, sprawdził. Ej, normalnie ukradł mu jeszcze te... Ej, wpadłem w jakąś pułapkę, co to jest w ogóle, widzowie? Idziemy do jego domku i dowiemy się, co tu jest grane. Ej, patrzcie, też poukradał ubikację. O fuj, jak tu śmierdzi, jak on to normalnie może trzymać w swoim domku. Obrzydliwe, słuchajcie. To jest dowód na to, że haker jest złodziejem, ukradł ubikację i słuchajcie, te puchary od skibidi toilet, a dodatkowo u dobruch... Ej, on tu idzie. On tu idzie, chyba go tu widziałem, słuchajcie, patrzcie. Musimy go za skoku wziąć. Dobra, słuchajcie, szybko robimy tu pułapkę na niego. Czy on w ogóle ma tu jakieś pułapki? Dobra, ma tu pułapki. Słuchajcie. Normalnie teraz będę władcą tego miasta. Dobra, to miasto ustawiamy. Będzie całe po prostu moje i będę jego burmistrzem. A kto tutaj normalnie tu nie jest w moim domu? Ej! Tutaj co jest? Zostajesz złapany normalnie, haker, i osądzony o to... Ej, ale to ja jestem hakerem, nie mogę wpadać w niczyje pułapki. Wpadłeś wypuść w swoją pułapkę, słuchaj, i jesteś osądzony o kradzież normalnie rzeczy od skibidi toilet oraz zniszczenie jego domu. Idę, słuchaj, ja po posiłki. Ale ja jestem burmistrzem tego miasta. Idziemy ja złapać, wszystko. Słuchajcie, wiedźmę, straszną babuszkę i hakera mamy już złapanego, także kibicujcie mi, a się z wami żegnam, widzowie, trzymajcie się, pa, pa.